Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam poinformować o sytuacji, która miała miejsce dzisiaj, a więc o następnej cenzurze, która spotyka Fundację Wołębie Pamiętamy. Po złożeniu odpowiednich dokumentów, czyli statutu na Fundacji, aktu notarialnego, wypisu aktualnego z KRS-u oraz moich dokumentów, Alekro uznało, że Fundacja Wojen, pamiętamy, nie przeszła weryfikacji, i no, niestety nie będzie mogła sprzedawać na Allegro. No trudno. To nie pierwsza sytuacja, która mnie spotyka, ponieważ na początku bieżącego roku, w marcu, NASK zablokował mi domenę fundacji pamiętamy.pl, argumentując to niebezpieczeństwem strony w sieci nie wiem jakie to jest niebezpieczeństwo natomiast w obecnych czasach prawda jest niebezpieczna następnie portal zbieram.pl zablokował mi po pewnym czasie konto na którym zbierałam datki na fundację argumentując o tym, że P.U. nie wyraził zgody na to żeby te płatności były za ich pośrednictwem przekierowane, ponieważ no to już zadziałali ludzie, którzy bardzo sprzyjają temu tematowi, ponieważ ktoś, im, ktoś ich powiadomił, że ja jako prezes fundacji czekam na rozprawę i jestem oskarżona o tak zwaną mowę nienawiści w stosunku do Ukraińców. Nie jestem karana, nie miałam jeszcze procesu, ale już po prostu korzystają z tego faktu, że jestem oskarżona i moja fundacja nie może no, funkcjonować na tym portalu zbieram.pl. Następna taka dyskryminacja i cenzura to portal Patronite. Chciałam poprzez Patronite zbierać. Wszystkie darowizny na fundację, zawsze to jakoś łatwiej, natomiast nie wyrazili zgody. Już nie wnikałam, dlaczego, przecież każdy, każdy może się domyślić, dlaczego tak. Na początku roku również zostałam zwolniona z mojego zakładu pracy, gdzie pracowałam tam 3 lata. Zwolnili mnie z dnia na dzień, oczywiście bez, nie musieli mnie informować o przyczynie zwolnienia, ponieważ pracowałam tam na umowę na czas określony już, którąś z kolei. No niestety, tak się traktuje Polaków w Polsce, że daje im się umowy na czas określony, natomiast przybyszom daje się umowy już od razu na czas nieokreślony. I to była między innymi taka firma, no i firma, która, no, no miejmy nadzieję, że kiedyś, kiedyś, kiedyś przekonają się o błędzie, który popełnili. Także zwolnieni z pracy ze względu na działalność, którą, którą, którą się zajmuję, ze względu na to, że prowadzę fundację, ze względu na to, że możliwe, że ktoś ich też poinformował, że na początku lutego organizacja ONZIRK również obsmarowała mnie w swoim poście, ponieważ już takie informacje do mnie docierały, docierały jeszcze wtedy, jak pracowałam. W tej chwili od 1 września y, jestem zatrudniona w fundacji na y, umowę o pracę na najniższą krajową. Natomiast w tej chwili, od, od, już od stycznia, już w tej chwili właśnie rozmawiałam dzisiaj z adwokatem, z księgowością. Y, Muszę obniżyć po prostu i sobie te koszty, także um, będę, będę miała wynagrodzenie prezesa zarządu w wysokości 2100 zł na rękę i automatycznie zmniejszają się tam koszty, um, bo dochodzi tylko ubezpieczenie zdrowotne i podatek, także. Um, nie będę już po prostu płacić nie wiem załóżmy z kosztami sobie tak? te 4,5 tysiąca zł tylko w tej chwili to razem z moim wynagrodzeniem wyniesie jakieś 2800 zł także 2700 zł także jest to duża różnica Moi drodzy Aha, jeszcze zapomniałam, zapomniałam. Ostatnio na Facebooku również zostałam zablokowana za reklamę sklepu internetowego Fundacji Woim Pamiętamy, ponieważ, tak, jeszcze nadmienię tym, którzy nie wiedzą, pod koniec października bieżącego roku wreszcie udało się wpisać Fundację Woim Pamiętamy do rejestru przedsiębiorców. Prowadzę sklep z ubraniami, zarówno damskimi jak i męskimi można kupić koszulki bluzy, czapki z nadrukiem Wołyń 43 pamiętamy można zakupić długopisy, w tej chwili ołówki smycze naszywki jutro przychodzą do mnie takie specjalne takie pinsy do wpinania do odzieży także ja zachęcam bardzo o takie wsparcie jeżeli, jeżeli już nie po prostu o jakieś darowiznę to o takie wsparcie dla Fundacji w postaci zakupu w moim sklepie, ponieważ fundacja, działalność fundacji nie będzie się tylko wyłącznie opierać na sprzedaży tych produktów w sklepie. Ja również, jak to wiadomo, no prowadzę, prowadzę inne akcje, jak na przykład już po raz trzeci chcę w przyszłym roku zorganizować akcję plakatową, czyli wywieszanie plakatów w całej Polsce. Jak również dostarczam bezpłatne ulotki o historii polsko-ukraińskiej, dostarczam również bezpłatne naklejki samochodowe w Ołyni 43 pamiętamy, jeżeli tylko i wyłącznie chcecie, jeżeli chcecie bezpłatnie te materiały, to wystarczy, jeżeli będziecie chcieli oczywiście zamówić coś w sklepie, to wystarczy, że w zamówieniu napiszecie taką informację, że proszę, dostarczy mi na przykład dwie naklejki samochodowe, jakieś ulotki. Także ja na pewno e, również, e, no po prostu wam to, wam to spakuję. E, moi drodzy, em, no jest mi troszeczkę przykro, jest mi troszeczkę przykro, że Allegro nie wyraziło zgody na sprzedaż produktów fundacji, ponieważ myślałam, że będzie to w jakiś sposób szansa, żeby dotrzeć do innych ludzi do tych spoza Facebooka, tak spoza naszego takiego środowiska. No niestety nie udało się. Ja mam prośbę do Was, żeby, żebyście jak w jakiś sposób swoimi kanałami do swoim znajomym przekazywali tę informację, chociaż e, może nawet nie będzie trzeba przekazywać, oni będą widzieć sami, że chodzicie w tych koszulkach, chodzicie w czapkach, tak, e, myślę, że w jakiś sposób ten temat się rozejdzie, ponieważ ja e, tutaj też e, widzę wielką e, e, taką... E, to znaczy widzę taką drogę do następnego takiego świadczenia tej prawdy zakłamywanej i zakopywanej pod dywan. Nie tylko, nie tylko plakaty, nie tylko naklejki, ale również właśnie samymi sobą musimy świadczyć o tej, przeszło, o tej przeszłości, o tych naszych haniebnie zamordowanych, bestialsko zamordowanych ofiarach, my musimy sami, samym sobą świadczyć o tym i pokazywać to m.in. na koszulkach. I, I ja ostatnio też tak właśnie piszę, wiecie, i to bardziej boli, to ich bardziej boli, jeżeli wy macie koszulkę czy czapkę z tym napisem 40" 43, pamiętamy. Koszulki już wam tak łatwo nie zedrą, jak plakatu ze słupu ogłoszeniowego. Także miejcie to na uwadze. Ja bardzo serdecznie zapraszam do zakupu w sklepie fundacji. Adres sklepu będzie podany również w komentarzu. sklep.fundacja.wołyń.org Pisane razem, bez polskich liter. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za wszystko.